Biomutant to dynamiczna gra RPG akcji z otwartym światem. Produkcję stworzyło studio Experiment 101, założone przez osoby, które wcześniej pracowały przy takich tytułach jak Mad Max czy seria Just Cause. Ja natomiast zapraszam Was na kilka słów o tej niewątpliwie ciekawej grze, które w założeniu mają pomóc znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki tak naprawdę jest ten biomutant. Biomutant, klimaty science fiction zostały wzbogacone motywami rodem z filmów kung fu czy karate. Widać to nie tylko podczas walk, ale również i przede wszystkim w kreacji postaci i świata, które emanują wschodnią filozofią. Sama produkcja zabiera nas do postapokaliptycznego, choć bajecznie kolorowego świata, zaludnionego przez człekokształtne zwierzęta. Kraina mogła funkcjonować dzięki tak zwanemu drzewu życia. Kiedy jednak pojawiła się w niej tajemnicza zaraza oraz dziwne podgryzające jego korzenie stworzenia zwane pożeraczami światów, mieszkańcy znowu stanęli przed widmem zagłady. Biomutant niemal od razu po premierze został sklasyfikowany jako tytuł daleki od ideału. Płynąć na to miały gorsze animacje postaci świata przedstawionego oraz jakość graficzna tegoż świata. Mała grupa studia tworzącego grę nie pomagała w ocenie i tytuł bardziej rozpatruje się dziś w kategoriach indyków. Wszystko tu wydaje się gorsze, począwszy od wspomnianych już animacji, budowania postaci czy jakości fabuły inspirowanej mądrościami żywcem wyjętymi z historii i filozofii kraju kwitnącej wiśni. Jednak jest coś w Biomutancie, co intryguje i zachęca, by w jego świecie się zanurzyć. A jest tym niewątpliwie oryginalność i pomysł na świat. Gdzie indziej możemy pokierować tak pociesznym bohaterem i spotkać tak osobliwych adwersarzy i sojuszników. Poza tym musimy grę pochwalić choćby za to, że śmiga płynnie w 4K i 60 klatkach, co powoduje świetne wrażenia podczas walki, jak i eksplorowania mapy bajecznego świata. W trakcie rozgrywki wcielamy się w samodzielnie stworzonego bohatera, którego zadaniem jest zakończenie wojny między lokalnymi plemionami oraz zajęcie się wspomnianymi pożeraczami światów. Nasze poczynania i podejmowane przez nas decyzje wpływają na protagonistę oraz całą krainę, a także kreują nieliniową historię, determinując jej przebieg oraz zakończenie. Możemy doprowadzić zarówno do uratowania świata, jak i do jego zniszczenia. Przygotowany przez autorów system tzw. kontekstowego bajarza dba natomiast o to, aby wszystkie wydarzenia zaprezentować w atrakcyjnej formie jako składną opowieść na bieżąco komentowaną przez narratora. Przygodę w Biomutant rozpoczynamy od stworzenia bohatera. Na tym etapie decydujemy o jego rasie oraz profesji, które determinują bazowe statystyki. Mowa o sile, witalności, charyzmie, intelekcie, zwinności oraz szczęściu. Wybieramy też początkowy rodzaj mutacji, zapewniający odporność na niebezpieczne warunki w niektórych lokacjach. Autorzy oddają nam do dyspozycji rozległy świat, na który składają się malownicze, gęsto porośnięte równiny, pustkowia, a także ruiny kompleksów przemysłowych i militarnych, czy wreszcie mroczne podziemia. Przemierzamy go na piechotę lub robiąc użytek z rozmaitych środków transportu, jak m.in. różnorodne wierzchowce, mechy, skutery wodne, bioniczne skrzydła czy plecaki odrzutowe. Akcję obserwujemy tu z perspektywy trzeciej osoby, a motorem rozgrywki są zadania realizowane dla poszczególnych plemion, które nie tylko popychają do przodu opowieść, lecz także kształtują nasze relacje z poszczególnymi frakcjami. Ważną rolę odgrywają tu także dynamiczne starcia z przeciwnikami. Podczas potyczek musimy wykazywać się zręcznością i refleksem oraz umiejętnie żonglować zdolnościami prowadzonej postaci, łącząc elementy walki wręcz i bronią białą, jak miecze jedno- i dwuręczne oraz bardziej wymyślne narzędzia mordu pokroju piły mechanicznej oraz przy użyciu rozbudowanego arsenału broni palnej, na czele z pistoletami, karabinami maszynowymi i strzelbami. W
miarę postępów na rozmaite sposoby rozwijamy protagonistę. Uczymy się nowych ciosów w stylu walki Wung Fu. Poza tym pozyskujemy mutacje, które wpływają na wygląd postaci, a także zapewniają jej rozmaite moce i zdolności. Skażenie biologiczne może na przykład sprawić, że wyrosną jej olbrzymie szpony. Z kolei promieniowanie potrafi odblokować różnorodne moce umysłu, jak telekineza czy lewitacja. Ponadto do gry załączono rozbudowany system craftingu, pozwalający na tworzenie nowych broni bądź ulepszanie już posiadanych w oparciu o znalezione po drodze podzespoły. Na arsenale wyposażenia bohatera bynajmniej się nie kończy. Ważną rolę pełnią również jego ubrania i rozmaite akcesoria. Maska gazowa i butla z tlenem przydają się do eksploracji skażonych stref. Z kolei ciepły kostium jest nieodzowny, gdy trafimy na skute lodem terytorium. Podczas przygód towarzyszy nam również mały robot wspomagający nas w trakcie walki oraz innych wyzwań. Możemy go nawet w niewielkim stopniu modyfikować. Biomutant działa w oparciu o technologię Unreal Engine 4 i to na pewno musimy zapisać na plus. Podobać się mogą zwłaszcza bogato animowane postacie, a także barwne elementy świata przedstawionego. Jednak dodać musimy, że na konsoli PlayStation 5 gra prezentuje się wyraźnie gorzej niż na PC-cie czy konkurencyjnym Xboxie, nad czym niestety ubolewam.